Wisła to jedna z najciekawszych, najdłuższych i najbardziej różnorodnych rzek w Europie. W przeszłości prawisła uchodziła do Morza Północnego, potem uchodząc już do Bałtyku była niezwykłą osią transportową sprzyjającą rozwojowi Rzeczpospolitej, a jeszcze później została podzielona na kilka odcinków należących do różnych państw. Gdzie dokładnie zaczyna się Wisła? Z jakimi rzekami się łączy i czy przypadkiem jej prawdziwe źródła nie znajdują się poza Polską? Jak zmienia się charakter Wisły na różnych jej odcinkach? Gdzie są zapory, stopnie wodne, kanały, przełomy i wyspy? Gdzie wydrążono pod nią tunele? I jak ta królowa polskich rzek wypada na tle innych rzek w Europie? Nieco ponad rok temu na kanale Świat Wciąga pojawił się film pełen ciekawostek o morzu Bałtyckim i jak dotąd wyświetlony już został ponad milion razy. Dziś czas na Wisłę, zaskakującą, bardzo złożoną i niezwykle wciągającą. Bardzo zachęcam do kliknięcia subskrypcji a także ikony dzwonka. Dzięki czemu nie przegapicie kolejnych ciekawych filmów o Polsce i innych zakątkach świata. Ogromnie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten kanał może się rozwijać. A przede wszystkim dziękuję wam za oglądanie kolejnych odcinków i wielką wspólną przygodę. Kiedy spojrzymy na mapę, zobaczymy, że Wisła przypomina swym kształtem literę S, tak jakby nie mogła się zdecydować, czy płynąć na wschód, czy też na zachód. Kieruje się trochę tu, trochę tam, a w końcu zamiast dalekich wojarzy wybiera po prostu kąpiel w Bałtyku. Przecina przy tym prawie całą Polskę z południa na północ, od Karpat aż po Zatokę Gdańską i dziel nasz kraj na dwie części większą zachodnią i mniejszą wschodnią. Jest to rzecz jasna najdłuższa rzeka w Polsce, choć źródła podają jej różną dokładną długość, zwykle w przedziale od 1020 do 1070 km. W każdym razie na pewno jest to także najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego i nieznacznie wyprzedza dźwinę uchodzącą na Łotwie. Jest także dłuższa mniej więcej o 100 kilometrów od Niemna i 200 kilometrów od Odry, które zajmują trzecie i czwarte miejsce. Jeśli zaś chodzi o wielkość dorzecza oraz o średni przepływ, to Wisła zajmuje drugie miejsce pośród bałtyckich rzek, po bardzo krótkiej, ale bardzo zasobnej w wodę rzece Newie, łączącej jezioro Ładoga z Zatoką Fińską. Na tle innych rzek w Europie Zachodniej i Środkowej Wisła prezentuje się także całkiem okazale. Jest dłuższa na przykład niż Loara we Francji, rzeka Tag płynąca przez Hiszpanię i Portugalię, a także niż Cisa i Pród. Na zachodzie dłuższe są tylko Ren oraz Łaba, a na południu Dunaj, długi na prawie 3000 km. Z kolei na wschodzie znajdziemy już znacznie więcej rzek dłuższych od Wisły. Zaczynając od Dniestru, Dniepru, Desny i Dońca po kilka rzek płynących przez Rosję, oczywiście z Wołgą na czele. Dorzecze Wisły zajmuje około 55% powierzchni Polski i jest to ponad połowę większe niż Dorzecze Odry. Oba te dorzecza nie leżą jednak w całości w naszym kraju. Dorzecze Odry zahacza o terytorium Niemiec i Czech, natomiast Dorzecze Wisły o terytorium Białorusi, Ukrainy oraz Słowacji. W sumie poza obszarem Polski znajduje się około 13% Dorzecza Wisły. Co ciekawe, południowe i wschodnie granice tego dorzecza są jednocześnie granicą pomiędzy zlewnią Morza Bałtyckiego a zlewnią Morza Czarnego, która także minimalnie zahacza w Karpatach o terytorium Polski. W ramach tej zlewni Morza Czarnego sąsiadami dorzecza Wisły są dwa wielkie dorzecza Dunaju na południu i Dniepru na wschodzie, rozdzielone między innymi znacznie mniejszym dorzeczem Dniestru. Z kolei po stronie zlewni Bałtyku z dorzeczem Wisły graniczą przede wszystkim dorzecza Odry i Niemna, a także dorzecze Pasłęki i kilku mniejszych rzek pobrzeża Bałtyku. Dwa najdłuższe bezpośrednie dopływy Wisły to Narew i San, liczące odpowiednio około 480 i 460 km długości, a zatem krótsze od Wisły ponad dwukrotnie. Ich ujścia stanowią wygodne miejsca graniczne, według których Wisłę dzieli się zwykle na trzy główne odcinki: to znaczy bieg górny od jej górskich źródeł do ujścia Sanu, bieg środkowy do ujścia Narwi oraz bieg dolny aż do Bałtyku. Z tą narwią wiąże się jednak kilka ciekawych kwestii. Po pierwsze, czy rzeka, która wpada do Wisły, to na pewno narw? Kiedy spojrzymy na mapę, zobaczymy, że mniej więcej 30 km od ujścia tej rzeki leży jezioro Zagrzyńskie, sztuczny zbiornik utworzony w latach 60. Do niego z kolei, oprócz Narwi, wpływa jeszcze od wschodu rzeka Bóg, która w zasadzie jest potężniejsza od Narwi. Powstaje zatem pytanie, co tak naprawdę jest dopływem czego? Narw dopływem Bugu czy Bóg dopływem Narwi? Okazuje się, że istnieje wiele kryteriów, które możemy tutaj porównać, od kształtu dolin po nachylenie koryta. Choć tak naprawdę największe znaczenie mają dwa: to znaczy przepływ, czyli średnia ilość wody, która przepływa przez rzekę w danym miejscu w jednostce czasu, a także długość rzek od ich źródeł do miejsca spotkania. Co ciekawe, w obu tych kryteriach wygrywa Bóg. Pod kątem przepływu wyprzedza Narew nieznacznie, ale jednak wyprzedza. Natomiast pod względem długości wygrywa już bardzo wyraźnie, o ponad 300 km. A zatem w ujęciu hydrologicznym to Narew wpada do bugu. A zatem dlaczego na wszystkich współczesnych mapach przedstawione jest to odwrotnie? Ano dlatego, że istnieje jeszcze kryterium historyczne. I okazuje się, że odcinek pomiędzy Serockiem a połączeniem z Wisłą od bardzo dawna nazywany był narwią, zarówno przez miejscową ludność, jak i przez kartografów. W latach 40. i 50. XX wieku próbowano tutaj, co prawda, zrobić korektę i na tym wspólnym 40-kilometrowym odcinku wprowadzić nazwę Bugonarew, albo ewentualnie Narwiobóg. Ale ostatecznie w latach 60. decyzją władz PRL potwierdzono podejście tradycyjne. To znaczy uznano, że to Bóg wpada do Narwi, a nie odwrotnie. Po drugie, jeszcze ciekawsze, może się okazać pytanie, jak nazwać rzekę, która powstaje w okolicy Modlina, z połączenia Wisły i Narwi. Czy też może tej Bugonarwi. Stosując kryterium historyczne i kryterium przepływu, nie mamy wątpliwości, że jest to Wisła, ale gdyby tak zastosować wyłącznie kryterium długości, od źródeł do Modlina, Wisła liczy około 650 km, gdy tymczasem od źródeł Bugu przez odcinek graniczny i wspólny odcinek z Narwią, do Modlina jest ponad 800 km. Gdyby więc uznać, że to długość ma największe znaczenie, to na przykład przez Włocławek i Toruń płynąłby Bóg, mający swe źródła na Ukrainie, a Wisła kończyłaby się kawałek za Warszawą. Wielkość przepływu, a także sporo innych kryteriów, każą nam jednak przyjąć bardziej tradycyjne podejście z ujściem Wisły w Zatoce Gdańskiej i źródłami w Karpatach. Przyjrzyjmy się zatem nieco dokładniej temu, gdzie powstaje Wisła i jak z małej rzeczki, przyjmując kolejne dopływy, staje się wielką rzeką. Wisła ma swoje źródła w Beskidach, a dokładnie w Beskidzie Śląskim, na stokach Baraniej Góry, mniej więcej na wysokości 1100 metrów nad poziomem morza i około 12 km zarówno od granicy z Czechami, jak i granicy ze Słowacją. Tu zaczyna się bieg dwóch potoków, to znaczy czarnej i białej wisełki, przy czym za główny potok źródłowy Wisły przyjmuje się położoną dalej na południe czarną wisełkę. Źródła tych dwóch potoków są oddalone od siebie o mniej więcej kilometr, ale potem ich nurty oddalają się nieco od siebie i łączą dopiero mniej więcej po 10 kilometrach w wodach jeziora Czerniańskiego, czyli małego sztucznego zbiornika utworzonego w latach 70. i długiego na niecały kilometr. Stąd wypływa niewielka rzeczka określana jako Wisełka, ale już po dwóch kilometrach łączy się ona z potokiem o nazwie Malinka i zmienia wtedy swą nazwę na Wisła, chociaż ze względu na jej górski charakter i niewielką szerokość, czasami dla tego pierwszego odcinka jej biegu stosuje się także nazwę Mała Wisła. Na odcinku Beskidzkim uchodzi do niej sporo niewielkich potoków i małych rzeczek, a w tym na przykład Łabajów, Dziechcinka oraz Jawornik. Te trzy potoki płyną ze zboczy Stożka oraz Soszowa, czyli gór położonych na granicy z Czechami. A zatem gdyby chcieć użyć linii Wisły do podziału Polski na dwie części od granicy do morza, to można by do tego wykorzystać właśnie jeden z tych trzech potoków. Po opuszczeniu Beskidu Śląskiego Wisła przyjmuje wody niewielkiej rzeki Brennicy, płynącej przez Brenną, a cały odcinek, nazywany Małą Wisłą, kończy się mniej więcej po 100 km w okolicy Oświęcimia. To właśnie tutaj do Wisły dołączają dwa ważne dopływy: najpierw z północy rzeka Przemsza, a potem niecałe 2 km dalej z południa rzeka Soła. Na tym etapie wszystkie te trzy rzeki są, że tak powiem, podobnego kalibru. Wisła co prawda jest nieco dłuższa od Przemszy i Soły, ale dopiero po połączeniu z nimi wyraźnie zwiększa swój przepływ i odtąd uznawana jest zwykle już za rzekę żeglowną. Nawesem mówiąc, to właśnie od ujścia Przemszy liczony jest kilometraż drogi wodnej na Wiśle. Prócz soły do Wisły uchodzą też inne rzeki mające swe źródła w Karpatach, m.in. Raba, Dunajec oraz Wisłoka. Najdłuższy z nich jest dunajec, liczący około 250 km długości, chociaż i tak jest prawie dwukrotnie krótszy niż wspomniany już san. Na odcinku Kraków-Warszawa mamy ponadto kilka innych sporych dopływów: to znaczy nidę, kamienną radomkę oraz pilicę po lewej stronie, a także wieprz po prawej. Pilice i wieprz są przy tym całkiem spore, bo mierzą ponad 300 km długości. Za Warszawą, po lewej stronie mamy Bzurę, natomiast po prawej są rzeki Wkra, Skrwa oraz Drwęca. Przy czym Wkra nie uchodzi bezpośrednio do Wisły, tylko do Narwi, tuż przed jej ujściem do Wisły. Z kolei za Toruniem od strony zachodniej do Wisły wpadają Brda, Wda oraz Wieżyca. Oczywiście dopływów Wisły jest znacznie więcej, a te które widzicie teraz na mapie są po prostu najbardziej istotne. Warto przy tym zauważyć, że wśród tych wszystkich dopływów zachodzi ciekawa asymetryczność. To znaczy prawe dopływy Wisły są generalnie dłuższe niż dopływy lewe, i dostarczają do niej trzy razy więcej wody, co jest związane z ogólnym nachyleniem terenu w tej części Europy, które obniża się generalnie w kierunku północno-zachodnim. Wymieniłem już kilka miast, przez które płynie Wisła, ale warto to sobie jeszcze uporządkować. I tak na odcinku Małej Wisły rzeka przepływa m.in. przez Miasto Wisła, a także Ustroń i Skoczów, a potem w pobliżu Czechowic Dziedzic i Oświęcimia. Dalej, wciąż w biegu górnym, nad Wisłą są położone m.in. Kraków, Tarnobrzeg oraz Sandomierz, a w biegu środkowym Kazimierz Dolny, Puławy, Dęblin oraz Warszawa. Przy ujściu Narwi leży Nowy Dwór Mazowiecki. Dalej mamy Płock, Włocławek, Ciechocinek i Toruń, a jeszcze dalej Solec Kujawski i Bydgoszcz. Niektórzy mogą się tu oburzyć, wskazując, że Bydgoszcz leży nad Brdą, i oczywiście mają w tym rację. Ale warto pamiętać, że obecnie w granicach administracyjnych tego miasta znajduje się choćby dzielnica Fordon, dawniej osobne miasto, a ta położona jest już ewidentnie nad Wisłą. Na końcowym odcinku, bardzo blisko Wisły, położone są także Chełmno i Świecie. Dalej jest Grudziądz i Czef. a wreszcie przy samym ujściu mamy oczywiście Gdańsk. Choć tu warto zadać sobie pytanie, czy jest to miasto położone nad Wisłą, czy może jednak nie. Szczegółowo o różnych ujściach tej rzeki opowiem w osobnym odcinku pod tytułem Delta Wisły. I już teraz na niego serdecznie zapraszam, bowiem historia i geografia tego obszaru są naprawdę fascynujące. Teraz powiem jednak w skrócie, że historycznie Gdańsk faktycznie leżał nad jednym z ramion Wisły i stanowił bramę pomiędzy rzeką a morzem, na przykład dla wiślanego handlu. Obecnie ten gdański odcinek jest jednak oddzielony od właściwej wisły i jest nazywany martwą wisłą. Natomiast królowa polskich rzek uchodzi do Bałtyku sztucznym przekopem, położonym mniej więcej 20 km na wschód od centrum Gdańska. W praktyce to miasto utraciło więc swój nadwiślański charakter, choć w sensie administracyjnym nie utraciło go do końca, bowiem granice miasta wykraczają daleko poza centrum na wschód i obejmują też Wyspę Sobieszewską, sąsiadującą z Przekopem. A zatem teoretycznie Gdańsk nadal leży nad Wisłą, chociaż właściwy obszar miejski jest od niej znacznie oddalony. Przyjrzyjmy się teraz nieco dokładniej różnym regionom i miejscom szczególnym, przez które płynie Wisła, zaczynając znów od południa. I tak po opuszczeniu Beskidu śląskiego nasza bohaterka przemierza po górze Śląskie i skręca na wschód, zasilając jezioro Goczałkowickie, czyli dość spory, sztuczny zbiornik retencyjny o długości około 10 km, które od lat 50. zaopatruje w wodę fragment górnośląskiego okręgu przemysłowego. Mniej więcej od tego miejsca, na długim odcinku sięgającym aż ujścia Sanu, a nawet kawałek dalej, Wisła płynie przez dwie kotliny mniejszą kotlinę oświęcimską oraz o wiele większą kotlinę sandomierską. Są to tereny położone stosunkowo nisko w porównaniu do obszarów sąsiednich i rozdzielają Karpaty oraz karpackie pogórza położone na południu od wyżyny na północy, m.in. od wyżyny śląskiej, krakowsko-częstochowskiej, kieleckiej oraz lubelskiej. Pomiędzy tymi dwiema kotlinami znajduje się jednak ciekawe przewężenie zwane Bramą Krakowską. Mówiąc dokładniej, jest to obniżenie tektoniczne pomiędzy Garbem Tęczyńskim na północy, a Pogórzem Wielickim na południu. Ma około 40 km długości i 6 szerokości i leży głównie na zachód od Krakowa, natomiast jego dnem płynie rzeka Wisła. A ponieważ w tej okolicy znajduje się także dość sporo mniejszych i większych wzgórz, rzeka musiała w przeszłości znaleźć swą drogę pomiędzy nimi. Znalazła ją w okolicy Tyńca, mniej więcej 12 kilometrów na zachód od centrum Krakowa. I to tutaj znajduje się pierwszy z trzech głównych przełomów Wisły, zwany Bramą Tyniecką. W najwęższym miejscu pomiędzy Skałkami Piekarskimi a Wzgórzami Tynieckimi i Opactwem Benedyktynów, Dolina Wisły ma tu niecałe 400 metrów szerokości. Po minięciu przełomu rzeka obiera ponownie kierunek wschodni i przepływa przez Kraków, dokonując po drodze dwóch gwałtownych skrętów niemal pod kątem prostym, najpierw koło Wawelu, a potem w okolicach Podgórza. Warto tu jednak dodać, że układ rzeczny Krakowa wyglądał kiedyś zupełnie inaczej niż dziś i wiąże się z tym mnóstwo ciekawych historii. Sprawa jest oczywiście złożona i istnieje tu wciąż sporo niewiadomych, ale istnieje na przykład przypuszczenie, że kiedyś koryto Wisły opływało Błonia od północy, a także że w pewnym okresie wzgórze wawelskie było wyspą. Z całą pewnością wiadomo natomiast, że jeszcze całkiem niedawno istniały tu dwie wiślane odnogi: jedna w tym miejscu gdzie dzisiaj, czyli na południe od Kazimierza, a druga na północ od niego, co sprawiało, że Kazimierz był położony na wyspie. Niektóre źródła wspominają o tym, że to północne ramię zostało pogłębione przez ludzi i w pewnym okresie mogło stanowić nawet jej główny nurt. Niemniej w połowie XIX wieku główną odnogą była już ta południowa, natomiast odnoga północna uległa znacznemu zamuleniu, aż w końcu w latach 70. XIX wieku podjęto decyzję o jej całkowitym zasypaniu. Ale nadal na mapie można to patrzeć się jej przebiegu, bowiem w jej miejscu powstała szeroka arteria komunikacyjna, a także planty, zwane plantami dytlowskimi. Po minięciu Krakowa Wisła płynie na wschód, a potem północny wschód, północnym skrajem Kotliny Sandomierskiej na odcinku prawie 200 km, aż w końcu łączy swe wody z Sanem i przyjmuje wyraźny kierunek północny. Dolina Wisły jest tutaj wąska i na 75-kilometrowym odcinku pomiędzy Zawichostem a Puławami nazywana jest małopolskim przełomem Wisły, który oddziela od siebie Wyżynę Lubelską położoną na wschodzie od Wyżyny Kieleckiej na zachodzie. W niektórych miejscach istnieją tutaj dość strome zbocza otaczające dolinę. A najbardziej znanym fragmentem tego przełomu jest chyba ten koło Kazimierza Dolnego. Dolina Wisły ma tutaj zaledwie około kilometra szerokości, a po obu jej stronach wznoszą się spore wzgórza. Dalej na północ zaczyna się już pas Nizin, a od puław w kierunku Warszawy rozciąga się długa Dolina Środkowej Wisły, będąca częścią Niziny Środkowo-Mazowieckiej. Wisła zaczyna tutaj zakręcać lekko na zachód, a po minięciu Warszawy i połączeniu swojego nurtu z wodami Narwi i Bugu płynie na zachód już bardzo wyraźnie, dnem kilku kotlin połączonych ze sobą, to znaczy warszawskiej, płockiej oraz toruńskiej. Największy zwrot akcji ma jednak miejsce tuż przed Bydgoszczą, bo Wisła skręca tutaj gwałtownie w prawo na północny wschód w przybliżeniu pod kątem prostym. I warto się tutaj przyjrzeć dokładniej temu, dlaczego właściwie Wisła tutaj zakręca, bowiem jest to jedna z najciekawszych historii związanych z tą rzeką. Musimy tu zacząć rzecz jasna od okresu ostatniego zlodowacenia. Lądolód dotarł wtedy za Płock, ale nas interesuje najbardziej ta faza, w której robiło się już coraz cieplej, a lądolód cofał się sukcesywnie w kierunku Skandynawii i znajdował się wtedy kawałek na północ od Torunia i Bydgoszczy. To znaczy od miejsc odpowiadającym tym współczesnym miastom. W każdym razie warto powiedzieć o tym, że kiedy lądolód pokrywał północną Polskę, na południe od niego dochodziło do ciekawego procesu powstawania tak zwanych pradolin. W uproszczeniu wyglądało to tak. Tak samo jak dzisiaj, sporo rzek w tej części Europy płynęło generalnie z południa, to znaczy Skarpat oraz Sudetów, w kierunku Nizin na północy. Ale ponieważ w pewnym miejscu ich drogę zagradzał lądolód, musiały skręcić w lewo lub w prawo. Zwykle skręcały w lewo na zachód, zgodnie z nachyleniem terenu, a ich wody łączyły się wtedy ze sobą, a dodatkowo także z wodami pochodzącymi z stopniającego lodu i tworzyły jedną potężną rzekę, płynącą równolegle do czoła lądolodu w kierunku Morza Północnego, czy też właściwie Pramorza Północnego. Z czasem działalność takiej rzeki powodowała pogłębienie i poszerzenie doliny, w której płynęła i tym sposobem podłużne zagłębienia terenu utrwaliły się w krajobrazie i są w nim widoczne do dziś. Spośród wszystkich pradolin, które powstały na obszarze Polski w różnych okresach, nas interesuje dzisiaj najbardziej pradolina toruńsko-eberswalcka, którą pradawna Wisła, czy też Prawisła, płynęła mniej więcej od okolic dzisiejszej Warszawy przez okolice Torunia i dalej z grubsza tak, jak płynie dzisiaj Noteć, to znaczy w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, a dalej w kierunku Hamburga. Ale w pewnym momencie, szacunkowo około 12 tysięcy lat temu, kiedy lądolód cofnął się jeszcze bardziej, Wisła znalazła sobie nową drogę w okolicach współczesnej Bydgoszczy, wykorzystując rynnę polodowcową skierowaną na północ. Morze Bałtyckie nie było jeszcze wówczas, co prawda, ukształtowane, ale mniej więcej w tym samym miejscu istniało Bałtyckie jezioro lodowe. Później zyskało zresztą połączenie z oceanem w okolicach środkowej Szwecji, przekształcając się w tzw. Morze Joldiowe. A po więcej szczegółów na ten temat zapraszam do osobnego odcinka na tym kanale pod tytułem Jak powstało Morze Bałtyckie. W każdym razie zmiana kierunku Prawisły nie nastąpiła od razu i przez jakiś tysiąc lat, a może nawet nieco dłużej, w okolicach współczesnej Bydgoszczy istniało rozwidlenie. Część wód płynęła dalej Pradoliną na zachód, natomiast reszta na północ do formującego się właśnie Bałtyku. Jednocześnie następowało pogłębienie Doliny skierowanej na północ, a w końcu przepływ na zachód został zahamowany i wody wisły płynęły odtąd w całości w kierunku północnym. Dzisiaj można zresztą zobaczyć na mapie dwie wyraźne pamiątki po tamtych wydarzeniach, to znaczy bydgoskie zakole Wisły, na którym rzeka wyraźnie zmienia kierunek, a także położony tuż obok Fordoński Przełom Wisły, albo inaczej Bramę Fordońską, czyli wąski fragment Doliny Rzecznej wciśnięty pomiędzy dwa obszary położone o kilkadziesiąt metrów wyżej niż poziom Wisły. To przewężenie terenu w najwęższym miejscu ma tutaj zaledwie 2,5 km szerokości. Dalej na północ rozpościera się już Dolina Dolnej Wisły oraz Żuławy Wiślane, do których powrócę w osobnym odcinku o Delcie Wisły. Teraz dodam jednak, że na całym odcinku od Bydgoszczy po Grudziąc i jeszcze kawałek dalej ciągnie się zespół malowniczych parków krajobrazowych: Nadwiślański, Hełmiński i Góry Łosiowe. Zresztą nad Wisłą położone są jeszcze inne parki krajobrazowe i mnóstwo rezerwatów, a w okolicach Warszawy, w pobliżu rzeki, choć niedokładnie nad rzeką, położony jest także Kampinoski Park Narodowy. Obecnie Wisła leży w całości na terytorium Polski, ale nie zawsze tak było i w przeszłości bywała przecięta różnymi granicami, lub stanowiła wręcz rzekę graniczną na niektórych odcinkach. Spójrzmy na przykład na mapę podziału administracyjnego I Rzeczpospolitej z ostatnich lat jej istnienia. Widać, że Wisła płynie przez zachodnią część tego państwa, pozornie w całości w jego granicach, ale kiedy zbliżymy mapę, zobaczymy tu kilka wyjątków. Po pierwsze na północy, w okolicach Grudziądza i Gniewu, na krótkim odcinku Wisła była rzeką graniczną pomiędzy Rzeczpospolitą a wschodnią częścią królestwa Prus. Po drugie, źródła tej rzeki znajdowały się poza Polską, w państwie Habsburgów, a kawałek dalej Wisła była na dwóch krótkich odcinkach rzeką graniczną: najpierw pomiędzy monarchią Habsburgów a królestwem Prus, a potem pomiędzy Prusami a Polską. Czyli co ciekawe, Wisła wyznaczała granicę polsko-pruską w dwóch miejscach, przy czym w pobliżu źródeł Prusy były po zachodniej stronie rzeki, a Polska po wschodniej, natomiast w pobliżu ujścia było na odwrót. Polska znajdowała się po stronie zachodniej, a Prusy po wschodniej. Prócz tego na różnych odcinkach Wisła stanowiła także granice pomiędzy województwami Rzeczpospolitej, które wymienię głównie po to, żeby pokazać jakie województwa wtedy istniały. I tak Wisła płynęła przez województwo krakowskie, a potem stanowiła granice województw lubelskiego, sandomierskiego, mazowieckiego, rawskiego, płockiego, brzesko-kujawskiego, inowrocławskiego, chełmińskiego, malborskiego i pomorskiego. Po pierwszym rozbiorze nastąpiły jednak poważne zmiany, i Wisła została przecięta na kilka odcinków. Pierwszy, jak wcześniej, należał do monarchii Habsburgów, drugi stanowił krótką granicę tego państwa z królestwem Prus, a trzeci dość długą granicę z okrojoną rzeczpospolitą. Warto tu zauważyć, że granica Polski przebiegała wtedy tuż pod ważnym dla jej historii miejscem to znaczy tuż pod Wawelem. Czwarty odcinek Wisły należał do Polski i rozciągał się mniej więcej od Sandomierza aż do Torunia. Kolejny piąty należał do Prus i wreszcie szósty ujściowy znowu do Polski, bowiem Gdańsk oraz jego okolice stanowiły eksklawę Rzeczpospolitej. Do tego momentu w historii wrócimy jeszcze za chwilę w kontekście kanału bydgoskiego. Teraz zobaczmy jednak co działo się dalej, czyli wówczas gdy Polska na jakiś czas zniknęła z politycznej mapy Europy. Po trzecim rozbiorze Wisła została podzielona pomiędzy zaborców, ale jedynie dwóch. To znaczy Królestwo Prus i monarchię Habsburgów. Przy czym na dwóch krótkich odcinkach, koło Warszawy i koło Oświęcimia, stanowiła granicę pomiędzy tymi państwami. Kilkadziesiąt lat później nad Wisłą pojawił się jednak i trzeci zaborca. Powstało wtedy ściśle powiązane z Rosją Królestwo Kongresowe, a linia Wisły przecinała je mniej więcej na pół. Na południu stanowiła także granicę kongresówki z Cesarstwem Austriackim, a dalej południową granicę Rzeczpospolitej Krakowskiej. W czasach II RP Wisła na prawie całej długości znalazła się znowu w granicach Polski, ale ważnym wyjątkiem było tutaj jej ujście, które leżało już na obszarze wolnego miasta Gdańska. Tuż obok, wzdłuż Wisły, poprowadzono także krótki fragment granicy Polski z Wolnym Miastem, a także Polski z Prusami Wschodnimi. Choć tu akurat w wyniku plebiscytu, na wielu odcinkach granica odbiegała nieco na wschód od rzeki. Z kolei granica Wolnego Miasta Gdańska z Prusami Wschodnimi biegła wzdłuż Nogatu. Przy okazji warto tu dodać, że w wyniku takiego układu granic duże znaczenie zyskał port rzeczny w Tczewie. Na przykład w czasie wojny polsko-bolszewickiej, gdy Niemcy blokowali Polakom dostęp do portu w Gdańsku, a nie istniał jeszcze port w Gdyni, dostawy broni dla wojska polskiego docierały do wnętrza kraju właśnie przez Wisłę, barkami rzecznymi do Tczewa. Ponadto w czasach II RP Wisła stanowiła także na kilku odcinkach granicę pomiędzy województwami, a w tym przede wszystkim część granicy województwa kieleckiego z województwami krakowskim, lwowskim oraz lubelskim. Obecnie cała linia Wisły od źródeł po ujście należy do Polski, choć nadal wyznacza wiele lokalnych granic. Mniej więcej na połowie swojej długości stanowi granicę pomiędzy powiatami, a na jednej czwartej pomiędzy województwami. Ciekawa sytuacja ma miejsce na przykład pomiędzy województwem śląskim a małopolskim. Granica wyznaczona jest tutaj właśnie wzdłuż linii Wisły, ale nie wzdłuż jej aktualnego przebiegu, tylko historycznego, czyli wzdłuż licznych dawnych zakoli i starorzeczy. W konsekwencji nurt Wisły co chwilę zmienia tu województwo, co najmniej kilkadziesiąt razy na odcinku niecałych 20 kilometrów. Innym ciekawym przypadkiem jest województwo Świętokrzyskie. Wisła stanowi sporą część jego granic z województwami małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim, ale mniej więcej w połowie tego odcinka istnieje pewna rozbieżność pomiędzy linią rzeki a granicą administracyjną tak aby cały Sandomierz znalazł się wewnątrz województwa Świętokrzyskiego. Kilka podobnych wyjątków ma miejsce także na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, np. taki niewielki koło Solce nad Wisłą i bardzo duży koło Puław. I wreszcie w swym dolnym biegu Wisła wyznacza też krótkie odcinki granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwami mazowieckim oraz pomorskim. Wisła od zawsze łączyła w sobie różne skrajności. Była przeszkodą, granicą, ale także łącznikiem. Użyźniała tereny wokół swojego nurtu, ale bywała też groźna podczas wielkich powodzi. Wysoki stan wód występuje na Wiśle zazwyczaj dwa razy w roku: najpierw na wiosnę, gdy w jej dorzeczu topnieje śnieg, a potem latem wskutek intensywnych opadów deszczu, zwłaszcza w górach. Z kolei najniższe stany wód mają miejsce najczęściej wczesną jesienią, a w związku z tym wszystkim dynamicznie zmienia się też oczywiście szerokość rzeki. Człowiek próbował ujarzmić Wisłę od setek lat, chroniąc się przed powodzią i usiłując ją wykorzystać do transportu i nawadniania. W niektórych miejscach od bardzo dawna budowano wały przeciwpowodziowe, w innych przekopywano zakola rzeki, aby wyprostować jej bieg i ułatwić żeglugę. Bardzo ciekawe i intensywne działania podejmowano na przykład na północy za czasów krzyżackich, chociaż nie tylko wtedy. Szczególnie kompleksowe były jednak projekty, które powstały w wieku XIX. Kiedy to rozwój techniki oraz swoista moda na regulację rzek, zrodziły plany zmierzające do regulacji Wisły. Ale ponieważ był to czas zaborów i na różnych odcinkach rzeka należała do różnych państw, podejście do regulacji nie było jednolite. Długie odcinki wałów przeciwpowodziowych powstały wtedy we wszystkich trzech zaborach, ale poza tym były wyraźne różnice. Ogólnie można powiedzieć, że znaczną regulację przeprowadzono w zaborze austriackim i w zaborze pruskim, natomiast w zaborze rosyjskim przeprowadzono ją tylko w niewielkim stopniu, przede wszystkim w Warszawie. Reszta tego środkowego odcinka Wisły została zaniedbana przez władze carskie, chociaż z przyrodniczego punktu widzenia, dzięki temu zaniedbaniu zachowała do dziś bardzo dużo ze swojego naturalnego charakteru. Kiedy przyjrzymy się temu odcinkowi Wisły na mapach satelitarnych, zobaczymy, że istnieje tutaj cała masa większych i mniejszych wysp. Niektóre są stałym elementem krajobrazu i porastają je łąki, a nawet lasy, natomiast inne mają charakter tymczasowych, piaszczystych łach. Ich liczba i kształty nieustannie się zmieniają, w zależności chociażby od poziomu wody. Wiślane wyspy występują we wszystkich trzech dawnych zaborach, ale zdecydowanie najwięcej z nich znajduje się właśnie w dawnej kongresówce. Ciekawy jest tu na przykład odcinek pomiędzy Warszawą a Płockiem. Rzeka przypomina tu warkocz spleciony z różnych odnóg i przedzielony wyspami. W pobliżu Czerwińska leży jedna z najdłuższych wiślanych wysp. Długa na prawie 6 km kępa śladowska. Natomiast przed samym płockiem leży ciekawa Kępa Ośnicka. Kiedyś mieszkali tu ludzie. Obecnie natomiast w ciszy i spokoju żyje tu stado krów. Zresztą to nie jedyna wyspa związana z krowami, bowiem na przykład pod Kazimierzem Dolnym istnieje krowia wyspa, obecnie rezerwat, a kiedyś lokalne pastwisko. Ciekawe miejsce znajduje się także w południowej części Warszawy, bowiem pomiędzy Wisłą a jej starym korytem rozpościera się długa na 4 km kępa wieloryb, nazywana tak ze względu na jej kształt. Wspomniałem już o dwóch sztucznych zbiornikach znajdujących się na Wiśle: to znaczy o jeziorze Czerniańskim, w którym łączą się wody czarnej i białej Wisełki, a także o niedalekim jeziorze Goczałkowickim. Istnieje jednak też trzeci, znacznie większy zbiornik utworzony na tej rzece. To znaczy Jezioro Włocławskie. Rozciąga się ono pomiędzy Włocławkiem a Płockiem na odcinku ponad 40 km. W najszerszym miejscu ma ponad 2 km szerokości i pozostaje największym sztucznym zbiornikiem w Polsce. Historia jego powstania sięga początków XX wieku, kiedy to powstał projekt budowy tak Kaskady Dolnej Wisły, czyli szeregu zapór pomiędzy Warszawą a Zatoką Gdańską. Wtedy ten projekt schowano do szuflady, ale wróciły do niego władze prl w latach 60 -tych. Istniało kilka wariantów lokalizacji i liczby planowanych zapór, ale najczęściej była mowa o ośmiu: w Wyszogrodzie, Płocku, Włocławku, Nieszawie lub Ciechocinku, w Solcu Kujawskim, Hełmnie, Opaleniu i Tczewie. Miało w ten sposób powstać kilka zbiorników zaporowych i elektrowni wodnych, a pośród głównych celów tego projektu, oprócz produkcji energii elektrycznej, była ochrona przeciwpowodziowa Doliny Dolnej Wisły i utworzenie drogi wodnej o takich parametrach, która umożliwiałaby transport rzeczny na dużą skalę pomiędzy Warszawą i innymi miastami, a Morzem Bałtyckim. Pierwsza zapora i elektrownia powstały we Włocławku. Budowę zakończono w roku 1970 i to w tamtym okresie powstało wspomniane jezioro. Szacowano, że ta zapora powinna funkcjonować jako jedyny samodzielny obiekt przez kilka lub kilkanaście lat, a potem zostaną wybudowane kolejne zapory i elementy kaskady, ale nigdy do tego nie doszło, co tłumaczone jest zwykle kwestiami finansowymi oraz innymi priorytetami władzy. W konsekwencji funkcjonowanie zapory ma miejsce w warunkach, do których nie była ona projektowana, co wiąże się z różnymi wyzwaniami, zarówno technicznymi, jak i środowiskowymi. Do dziś trwają poważne dyskusje, czy budowa zapory była ogólnie korzystna czy nie, a pośród problemów, które spowodowała, wymienia się m.in. zgromadzenie na dnie jeziora włocławskiego, dużej ilości zanieczyszczeń, zaburzenie transportu osadów w wiśle, erozję wgłębną, zagrożenie powodziowe związane z zatorami lodowymi oraz stworzenie przeszkody dla migrujących ryb. Produkcję energii elektrycznej można pewnie zaliczyć na plus, ale z drugiej strony istnieją badania mówiące o sporej emisyjności podobnych rozwiązań, a to ze względu na metan uwalniany do atmosfery w związku z procesami gnilnymi zachodzącymi w jeziorze zaporowym. W każdym razie jest to temat bardzo złożony i istnieją zarówno zwolennicy rozebrania zapory we Włocławku, zwolennicy status quo, jak i zwolennicy budowy dalszych stopni kaskady Dolnej Wisły. Obecnie mniej więcej w połowie drogi, pomiędzy Włocławkiem a Toruniem, to znaczy niedaleko Ciechocinka, planowana jest budowa drugiego elementu kaskady, to znaczy tak zwanego stopnia wodnego Siarzewo. Według tych planów ma tutaj powstać elektrownia wodna, przeprawa drogowa, a także nowy zbiornik, choć stosunkowo wąski i znacznie mniejszy niż jezioro włocławskie. Cały ten pomysł wzbudza jednak rzecz jasna sporo kontrowersji, m.in. ekologicznych oraz ekonomicznych. Kolejnym tematem związanym z Wisłą jest jej funkcjonowanie jako łącznika pomiędzy różnymi regionami. Rzeka była od wieków osią, wzdłuż której formowało się osadnictwo i rozwijały się miasta, a przez kilkaset lat, zwłaszcza pomiędzy XV a XVIII wiekiem, pełniła także rolę osi transportowej. To właśnie nurtem Wisły przebiegał jeden z najważniejszych szlaków handlowych dawnej Rzeczpospolitej, a różne towary, a w tym przede wszystkim zboże, były nią przewożone do Gdańska, a stamtąd eksportowane dalej zwykle do Europy Zachodniej. Rola tej rzecznej autostrady uległa zmniejszeniu w XIX wieku wraz z rozwojem kolei oraz przecięciem Wisły kilkoma granicami. Choć z drugiej strony, ten nowy układ granic w regionie był także czynnikiem stymulującym budowę kanałów w niektórych miejscach. Najlepszym przykładem jest tutaj kanał Bydgoski, którego historia liczy już około 250 lat. Zbudowały go władze pruskie, tuż po pierwszym rozbiorze Rzeczpospolitej, kiedy to królestwo Prus, dotychczas podzielone na dwie główne części, zyskało połączenie lądowe pomiędzy tymi częściami. Powstała zatem potrzeba budowy infrastruktury transportowej cementującej to połączenie, a za najlepszy sposób na uzyskanie takiego efektu uznano budowę kanału łączącego do Rzecza Odry i Wisły. Zadanie to ułatwiła sama natura, bowiem jak wspominałem, pradawna Wisła płynęła kiedyś na zachód, w kierunku Morza Północnego i wyrzeźbiła Pradolinę toruńsko-Eberswaldzką. Teraz przebiega przez nią co prawda dział wodny pomiędzy dorzeczem Odry i Wisły, ale noteć i brde, czyli dopływy tych dwóch większych rzek, dzieli od siebie dystans zaledwie 11 km. Wystarczyło przekopać kanał w tej okolicy, aby uzyskać wygodne połączenie z okolic Berlina przez Odrę, Wartę i Noteć do Brdy i Wisły, a stamtąd przez Nogat i Zalew Wiślany aż do Królewca, łącząc w ten sposób dwa najważniejsze i odseparowane dotychczas pruskie miasta. Budowa ruszyła niezwykle szybko i całość przekopu wykonano zaledwie w kilkanaście miesięcy. W czasach późniejszych kanał był wielokrotnie przebudowywany i pełnił ważną rolę gospodarczą, zwłaszcza w XIX wieku, umożliwiając na przykład transport śródlądowy z Królestwa Kongresowego do Prus i przyczynił się też do znacznego rozwoju samej Bydgoszczy. Obecnie kanał bydgoski ma około 25 km długości i 30 m szerokości i łączy Bydgoszcz z Nakłem nad Notecią. Jest to nie tylko część prawie 300-kilometrowej drogi wodnej łączącej Wisłę i Odrę, ale też fragment o wiele dłuższej międzynarodowej drogi wodnej E70 łączącej Antwerpię w Belgii z Kłajpedą na Litwie. Drugą ciekawą drogą wodną, która została zaprojektowana w okresie zaborów, było połączenie Wisły z ujściem Windawy do Morza Bałtyckiego, które jest położone na obszarze współczesnej Łotwy. Tym razem był to projekt związany z Królestwem Kongresowym, odciętym od Bałtyku przez Królestwo Prus, a chodziło o to, by stworzyć połączenie Wisły z Morzem, które omijałoby pruskie terytorium. Trasa miała prowadzić z Wisły przez Narew, Biebrze i nowobudowany kanał Augustowski do rzeki Niemen, a dalej przez kolejny nowy kanał Windawski do rzeki Windawy. Ostatecznie ta droga wodna funkcjonowała tylko częściowo, bo kanał Windawski nie został ukończony, ale za to do rzecza Wisły i Niemna pozostają połączone przez kanał Augustowski do dziś. Notabene dorzecze Wisły jest połączone także z dorzeczem Dniepru poprzez kanał dniepr bóg znajdujący się na Białorusi. W każdym razie już w XIX wieku planowano budowę kolejnego kanału skracającego trasę na północ do Niemna o kilkadziesiąt kilometrów. Miał on się zaczynać w okolicach Warszawy i prowadzić do Narwi, w rejon jej połączenia z Bugiem. Wtedy ten pomysł nie został co prawda zrealizowany, ale powrócono do niego po II wojnie światowej, kiedy to właśnie w tym miejscu powstał kanał Żerański. Ma 17 kilometrów długości i łączy północną Warszawę z Jeziorem Zegrzyńskim. Ale nie tylko północne odcinki Wisły odgrywały w przeszłości istotną rolę żeglugową. Niedługo po II wojnie światowej podjęto na przykład działania zmierzające do utworzenia tzw. Drogi Wodnej Górnej Wisły, łączącej okolice Górnego Śląska z Krakowem. W tym celu miało powstać aż 18 stopni wodnych, tworzących łagodną kaskadę. I chociaż projektu nigdy nie ukończono, to powstało tutaj sześć stopni: dwory, smolice oraz łączany po stronie zachodniej, stopień wodny Kościuszko, w miejscu, w którym przez Wisłę przechodzi autostrada A4, stopień wodny Dąbie w samym Krakowie, a także najstarszy stopień wodny Przewóz na wschodnich rubieżach Krakowa, utworzony w związku z budową pobliskiej huty wówczas imienia Lenina. Przy tym ostatnim stopniu pośrodku Wisły powstała także niewielka wyspa, na której obecnie znajdują się m.in. ogródki działkowe. Przy większości z tych stopni działają także niewielkie elektrownie wodne. Prócz tego na odcinku pomiędzy Oświęcimiem a Krakowem wybudowano też dwa kanały żeglugowe, mniej więcej równoległe do samej Wisły, ale pozwalające ominąć jej kręte zakola. Jest to siedmiokilometrowy kanał Dwory oraz szesnastokilometrowy kanał Łączański. Od czasu do czasu pojawiają się także inne pomysły budowy kanałów w tej okolicy na przykład kanału Śląskiego, mającego połączyć Odrę i Wisłę, tym razem na południu Polski, a także kanału krakowskiego, który miałby przekształcić część Krakowa w wyspę planowanego zresztą już od ponad wieku od czasów austriackich początkowo jako przeciwpowodziowy kanał ulgi, a potem przede wszystkim jako kanał żeglugowy. Mówi się zwykle, że Wisła jest zasadniczo żeglowna, od ujścia Przemszy aż do Bałtyku, a wspomniane stopnie wodne w okolicach Krakowa oraz Zapora we Włocławku są łatwe do pokonania dzięki śluzom. Dużo w tym prawdy, ale trzeba też dodać, że w ostatnich latach na Wiśle powstały dwie przeszkody utrudniające żeglugę. Pierwszą jest próg piętrzący, związany z funkcjonowaniem elektrowni Połaniec, położonej około 30 km przed Tarnobrzegiem. Jest to coś w rodzaju elastycznego rękawa rozpiętego pomiędzy dwoma brzegami Wisły. Gdy stan wody w rzece jest niski, do rękawa pompowana jest woda i w konsekwencji tworzy się próg, bez śluzy. Druga przeszkoda położona jest z kolei około 70 km przed Warszawą. Znajduje się tu tak zwany próg podpiętrzający w świerżu górnym, związany z funkcjonowaniem elektrowni Kozienice. W momencie budowy był określany jako tymczasowy, ale ta tymczasowość mocno się przeciągnęła, wywołując przy okazji liczne kontrowersje. Jak wspominałem, Wisła była od zawsze zarówno łącznikiem, jak i przeszkodą komunikacji pomiędzy wschodem a zachodem. Z czasem zaczęły jednak powstawać różne stałe przeprawy przez tę rzekę, a dzisiaj nad Wisłą przerzuconych jest kilkadziesiąt mostów. Są mosty kolejowe, drogowe, drogowo-kolejowe, mosty drogowe z torowiskami tramwajowymi, kładki rowerowo-piesze, mosty rurociągowe, a także stopnie wodne pełniące też rolę przeprawy. Licząc te wszystkie rodzaje razem można powiedzieć, że kilkanaście mostów znajduje się przy tym wszystkim w Krakowie i kilkanaście w Warszawie. Przy czym w Warszawie pod Wisłą istnieją też dwa tunele drugiej linii metra. Jednym pociągi jeżdżą na wschód, a drugim na zachód. Warto też wspomnieć, że pomiędzy brzegami Wisły funkcjonuje szereg przepraw promowych, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie odległości pomiędzy mostami są spore. Jedna z takich ciekawych przepraw znajduje się zresztą przy samym ujściu tej rzeki do Morza Bałtyckiego. Cały ten region delty Wisły jest zresztą naprawdę fascynujący. Mamy tu między innymi Wisłę Śmiałą, Wisłę Królewiecką, Martwą Wisłę, Przekop Wisły, Nogat i Zalew Wiślany. A ponadto mnóstwo ciekawych historii związanych z żuławami. Dlatego już teraz zapraszam na kolejny odcinek, właśnie o Delcie Wisły. A przy okazji także na inne filmy, na przykład o Morzu Bałtyckim, Powstaniu Bałtyku i przede wszystkim ostatni odcinek o Antarktydzie. Jeżeli macie taką możliwość i uważacie, że filmy takie jak ten są wartościowe, to zapraszam też do wspierania tego kanału na Patronite. Do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.